miejsce można było dać, ażeby tą potrzebę sezonową w jakiś sposób czynić. No bo jest jeszcze problem z odzieżą deszczową, znaczy taką odzieżą, która zabezpiecza rynek przed opadami. Właściwie mamy do dyspozycji tylko parasolkę. No pani redaktor, pani robiła potężną analizę rynku, bo trafia pani w samą dziesiątkę, jeżeli chodzi o asortymenty towarowe. Trzeba powiedzieć, że w takich okryciach przeciwdeszczowych my dzisiaj generalnie proponujemy parasolkę. Pani oczywiście myśli o tym, żeby był jakiś ciekawy płaszcz. Płaszcz, obuwie, kalosze. Ja muszę powiedzieć, że pierwszą sprawą dla mnie kłopotliwą jest sprawa jakiegoś płaszcza czy pelerynki. Otóż jedynym tego typu okryciem to był płaszcz i peleryna z ortalionu. Potem przyszła folia. Dziękuję, myśmy nicy. Dawno nie jadłem tak dobrego. Tak i tam na szybko. Postawiła pani bardzo popatrzę. Sprawa tego rodzaju, że od już dłuższego okresu czasu, nawet muszę powiedzieć, dwa lata, zmniejszyła się oferta przemysłu w grupie tych okresów. No, bardzo smaczne było. Najadłem się, ale miło tu u was gościnnie, ale na mnie już czas. Naprawdę, jak to mówią, komu w drogę, temu czas. Źle ci tutaj jedy? No co ty gadasz? Nie, wprost przeciwnie. Od czwartej w PGR-ze nikogo nie ma, stróż tylko. Niech ci Boże napowie. Bożenko, powiedz mu. Zresztą, wiedzą, żeś dziś przyjechał? Czekają na ciebie. No nie, ale wiedzą, że w tym tygodniu. No, sam widzisz. Spać tu możesz. Janusz już dziś nie wróci. Jak król się wyśpisz. Z PGR-em jest jak mówi. Pozamykany. Popijemy. Rano wstanie. W godzinę dojdzie. Nie wiem, kłopot robię. W rodzinie chcecie pobyć. Już nie pierdol. Pijemy. Zrób nam kawy. I daj na Bratysławę. Już mi się żygać chce od tej polityki. Osobnych automobilów w Żerani swój na Januszowym Kościele. Model wozu Polonez. Tymto sposobem prawie... Patrz jeden. Prawie my gadali. Polonez. U pewników telewizji.